Witam Was bardzo serdecznie właśnie w specjalnym odcinku, który będzie poświęcony nieużytym soundtrackom w grze, czyli dowiemy się paru bardzo, to bardzo tajemniczych rzeczy, więc serdecznie zapraszam Was do oglądania, więc wygodnie się rozsiądźcie w fotelach. Pierwszy nieużyty soundtrack nazywa się Behind the Skull, co oznacza za czaszką, a jak doskonale wiemy, nazwa soundtracka odnosi się do wydarzenia lub miejsca w grze. Bynajmniej tak jest w Gothiku. Posłuchajcie teraz więc części tego mrocznego jakże kawałka. Trzeba przyznać, że brzmi dość mrocznie. I nie mam pomysłu, gdzie owy właśnie soundtrack moglibyśmy usłyszeć. Jednak w Gothiku miało występować podziemne miasto orków i nie mylić tu ze Świątynią Śniącego. Więc wydaje mi się, że prawdopodobnie właśnie tam mieliśmy delektować się tą muzyką. A wy jak myślicie? A może chcecie odcinek traktujący o podziemnym mieście orków? Kolejny soundtrack nosi nazwę Imprisoned, co oznacza uwięziony. Posłuchajcie teraz części tego. Prawdopodobnie mogliśmy mieć okazję go odsłuchać w momencie, gdy bezimienny siedział w ciemnicy w Korinis, czyli przed zrzuceniem nas do kolonii, lub też kiedyś mogła być możliwość uwięzienia nas w lochach, na przykład w Starym Obozie. Jednak według mnie bardziej prawdopodobny jest ten pierwszy wariant, czyli ciemnica w Korinis. A wy jak myślicie? I teraz jeden z ciekawszych według mnie soundtracków, czyli The Orcish Hordes. Może ten angielski, prawda? Co oznacza orkowe hordy. Posłuchajcie więc sami. Soundtracka słychać również odgłosy walki, zaś pod sam koniec one cichną i muzyka staje się dość smutna i przygnębiająca, co może oznaczać koniec walk i porażkę jednej ze stron, według mnie w tym wypadku porażki ludzi z orkami. Owy soundtrack miał towarzyszyć nam w cutscence po pokonaniu śniącego lub zniszczeniu bariery, kiedy to orkowie niszczą wszystko i wszystkich, tym samym odnosząc zwycięstwo w górniczej dolinie. Przynajmniej według mnie, a według was? Jak mogłoby to wyglądać? Zajmiemy się teraz soundtrackiem o nazwie Final Prayer, co oznacza końcowa modlitwa. Na początek posłuchajcie oczywiście sami. Tutaj jestem w 100% pewien, że właśnie ten soundtrack mieliśmy usłyszeć w obozie na bagnie, gdzieś pod koniec gry lub nawet w końcowej cutscence. Jest to końcowa modlitwa, czyli prawdopodobnie miało to być przed najazdem orków lub jakimś innym strasznym wydarzeniem, może przed upadkiem bariery. Prawdopodobnie modlili się do bogów, błagając o przebaczenie, że zbłądzili w swojej wierze. Kto wie, jak to mogło być. I teraz najbardziej kontrowersyjny soundtrack, czyli Xardas Dead. Co oznacza śmierć Xardasa. Posłuchajcie więc ostatniego soundtracka.
Z samej nazwy owego soundtracka można wywnioskować, że Xardas miał zginąć i prawdopodobnie miało się to stać w świątyni Śniącego, gdzie miał zostać przywalony głazami, gdy waliła się właśnie cała świątynia. Mogłoby to być dość kontrowersyjne rozwiązanie. Czyżby Gothic 1 w początkowym zamyśle miał się skończyć właśnie na pierwszej części? Chcielibyście odcinek poświęcony na tym, jak mogłaby wyglądać kolejna część bez Xardasa i jak to mogło się tak naprawdę skończyć? Dajcie znać w komentarzach. Podsumowując wszystko, jak według mnie miało wyglądać zakończenie Gothica w pierwotnym zamyśle twórców? Po wygnaniu Śniącego do wymiaru Beliara, bariera upadła. Świątynia Śniącego zaczęła się walić, więc Bezimienny zaczął uciekać i zobaczył martwego Xardasa, przygniecionego gruzami, a potem również sam zginął, gdyż krata była zamknięta i świątynia zawaliła się do końca, a Bezimienny, nie mając gdzie uciec, po prostu właśnie zginął. Następnie widzieliśmy, jak orkowie ruszają z miasta na obozy, tym samym zabijając wszystkich i odnosząc triumf, po czym widzimy Bractwo, które błaga o przebaczenie bogów i oni również zostają zniszczeni przez orkową potęgę i tym samym orkowie stają się nowymi władcami Górniczej Doliny, a wszyscy dawni mieszkańcy nie żyją i prawdopodobnie nikomu nie udało się uciec. A jak mogłoby to wyglądać według was? Gdzie moglibyśmy usłyszeć te soundtracki? Napiszcie swoje tezy w komentarzach. Napiszcie również, czego mógłby dotyczyć właśnie kolejny odcinek, śmierci Xardasa czy orkowego miasta podziemnego. Napiszcie. Jednak, jeśli wam się ten materiał spodobał, zostaw kciuka w górę, pozostaw po sobie znak w postaci komentarza oraz subskrypcję, by nie przegapić innych materiałów, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, czołem.